Dzień dobry, cześć i czołem, moi drodzy, witajcie w dzisiejszym odcinku i dzisiaj wam przedstawię wszystkie artylery, jakie znajdują się w Armored Warfare. Zajmiemy się oczywiście tym, jakie artylery występują w drzewku, jakie są w wersji premiowej i w jaki sposób je można zdobyć, w jaki mniej więcej sposób gra się artylerią, no i w skrócie zajmiemy się danymi technicznymi odnośnie każdej artylerii, głównie uzbrojeniu, systemowi celowania, a także rodzajowi przeładowania, czyli czy posiada magazynek, czy pojedynczy strzał. No i jeszcze oczywiście wspomnę, ile dana artyleria ma punktów wytrzymałości. A więc zajmijmy się najpierw, ile tych artylerii jest i jakie można zdobyć podstawowo. Mamy 10 artylerii, które znajduje się w drzewku i 2 artylerie wersji premium, czyli łącznie mamy 12 dział samobieżnych. Jeszcze z ciekawostki dodam, że w Armored Warfare ma się pojawić artyleria 9 poziomu premium, ale o tym już wkrótce się dowiecie. Ogólnie artyleria znajduje się u dealera Zhangfenga i można do nich przejść z Type 69 i zaczynamy z artylerią M108 i mamy takie niewielkie rozgałęzienie, gdzie kierujemy się albo do M109, która jest na piątce, albo do goździka, który jest na czwórce i możemy sobie przejść od razu z piątki na siódemkę na Palmarię. Albo oczywiście z czwórki przejdziemy sobie do Akacji, z czego Akacji będziemy mieli przejście do innego dealera na Challengera, a z Palmarii będziemy mieli przejście również do innego dealera na Centaura. I tak samo z Akacji przejdziemy na PLZT-89 i dopiero dojdziemy do Paladina, gdzie z Palmarii od razu można przejść na Paladina, a z Paladina możemy wybrać sobie, czy wybierzemy Panzerhaubice 2000 czy PLZT-05. No i oczywiście z tej PLZ albo z Panzerhaubice możemy sobie wybrać, czy bierzemy Centauro 155, czy pozostałe dwa pojazdy znajdujące się oczywiście w drzewku. Wersja premiowa artylerii Abbott znajduje się w drzewku na poziomie czwartym do kupienia za 1000 zł, natomiast druga wersja artylerii, czyli Abbott VE, który różni się tylko rodzajem amunicji, no nie zauważyłem, żeby był gdziekolwiek dostępny do kupienia, nie ma go ani w drzewku, ani w sklepie, gdzie są dostępne pojazdy za złoto na stronie, ani na stronie, gdzie znajdują się pojazdy do kupienia w zestawach. Może właśnie on pojawia się dostępny do kupienia w wersji zestawów, ale są jeszcze skrzynki, w których można wylosować pojazdy i na liście z jednej skrzynek znajduje się ta maszyna. A więc zacznijmy od tego, gdzie artyleria aktualnie jest dostępna w Armoredzie. Na razie artyleria w Armoredzie jest dostępna tylko i wyłącznie na trybie PvE, i mamy dwa poziomy trybu PvE, standardowy oraz hardkorowy, a także trzeci tryb specjalnych operacji, na których polecam używać artylerii, ponieważ dostajecie tam osiągnięcia za użycie konkretnych maszyn i z osiągnięć dostajecie również bonusy, które wam pomagają zdobywać kolejne pojazdy. Dodatkowo artyleria jest dostępna na trybie Heroic, o Heroiku zrobię materiał i tam dowiecie się, co to dokładnie jest. I tam na przykład była artyleria potrzebna w pierwszym z czterech rozdziałów, ale już od pewnego czasu od tego odeszliśmy. Tak samo w opisie pojazdów jest podane, że artyleria jest dostępna na globalnych operacjach. Niestety aktualnie jest wyłączona. Mam nadzieję, że wkrótce planują artylerię wdrożyć do tego trybu, ponieważ fajnie byłoby ją móc wykorzystywać przeciwko graczom. Tak samo kiedyś artyleria była dostępna na trybie PvP, niestety została usunięta. Fajnie byłoby ją przywrócić, bo mogłaby jakoś urozmaicić rozgrywkę, chociaż dając limit jedną artylerię na stronę. A więc jak wygląda rozgrywka artylerią? Aktualnie można powiedzieć, że mamy dwa tryby rozgrywki artylerią. Pierwszy to jest standardowy, strzelanie z satelity, czyli po prostu musimy znaleźć odpowiednie miejsce, w którym mamy przestrzał na strefę, albo na miejsce, gdzie aktualnie toczy się bitwa. Najlepiej zawsze jest znaleźć sobie jakąś wysoką górkę, dzięki czemu strzelamy nad konstrukcjami, nad budynkami i tak dalej. I mamy bardzo piękny przestrzał na wiele miejsc, trzeba troszeczkę z tym pokombinować, gdzie tu się ustawić, albo po prostu stać niedaleko naszych czołgów, tak przede wszystkim bardziej za nimi, żeby lekkie pojazdy nas nie wykryły, i wspierać je ogniowo. Drugi tryb rozgrywki wymaga użycia pewnego cheata, który nazywa się WSAD, czyli po prostu WSAD. Trzeba po prostu ruszyć nasze 4 litery i trzeba z tego strzelać jak z chałbicy szturmowej na blisko. Po prostu wychylić się, oddać strzał i się schować za naszymi czołgami, wspierać się w ten sposób. Polecam w takich sytuacjach strzelać z trzeciej osoby, niżeli z satelity, ponieważ jest większa szansa na trafienie. No i od razu wychylicie się, oddacie strzał i się chowacie. I też najlepiej jest się wychylać tam, gdzie mniej więcej jest zlokalizowana wieża, czyli jak wieża jest umiejscowiona na tyle, no to najlepiej jest właśnie wychylić się tyłem maszyny. Jeszcze warto, moi drodzy, wspomnieć, że artylerzyści potrafią być niedoceniani na polu bitwy, często ich się ocenia jako tych właśnie gorszych, a nawet się im nie da grać czy też przeszkadza, ale to już w mniejszości są takie akcje. Natomiast właśnie odnośnie tego,
że nie docenia się ich, to są takie akcje, gdzie artyleria ma bardzo duże znaczenie na polu bitwy, może tak naprawdę przedłużyć szansę na wygraną, uratować sytuację, albo nawet po prostu doprowadzić do wygranej. Najlepszy przykład to jest czwarty rozdział na Spirit Haven, kiedy na tym okręcie mamy cztery sytuacje, w których trzeba zniszczyć mu artylerię, no to na przykład PLZ-05, która ma cztery pociski i wystrzeliwuje je prawie wszystkie natychmiast, jest w stanie niszczyć szybciej artylerię, niżeli Avenger albo T-15 Armata. Przede wszystkim pociski artyleryjskie zadają jeszcze obrażenia obszarowe, więc niszczą nie tylko jedną, a na przykład trzy artylerie i pozostałe jeszcze uszkadzają. Tak samo na pierwszym rozdziale, jak mamy piechotę, no to artyleria jest tam najskuteczniejsza do likwidowania tej piechoty, albo jeszcze do po prostu dekapowania strefy, na której znajduje się masa wrogów, na przykład dzięki amunicji fosforowej, albo jeśli mamy sojuszników, którzy są w potrzebie, no to można ich zawsze zadymić pociskami dymnymi. Odnośnie, moi drodzy, uzbrojenia, no to każda artyleria, wiadomo, ma amunicję odłamkową do swojego działa, ale niektóre artylerie używają dodatkowo amunicji HESH, która no właśnie nie jest zbyt skuteczna na pojazdy, potrafi często się odbijać, praktycznie zadaje zerowe obrażenia. Tak samo w każdej artylerii mamy dwa specjalne pociski, które są ładowalne jako oddzielna amunicja, czyli główne działo ładujemy co 8 sekund, a te specjalne pociski ładujemy co 30 sekund i możemy natychmiastowo prawie się przełączyć na te amunicje, ale możemy mieć tylko jeden ze specjalnych pocisków załadowany naraz. Pierwszy to jest pocisk dymny, czyli jak strzelimy w konkretne miejsce, no to obszar o 20 metrów jest cały zadymiony i ten dym utrzymuje się przez 20 sekund. Jest to skuteczne po to, aby zasłonić naszych sojuszników, ostatecznie zasłonić siebie, albo też żeby zasłonić wrogów i żeby ich okrążyć. Drugie pociski to jest biały fosfor, też inaczej Willy Pit tutaj się to nazywa. I ta amunicja zadaje obrażenia na obszarze 15 metrów, czas utrzymania się fosforu to jest 10 sekund. I w zależności od poziomów ta amunicja zadaje konkretne obrażenia, im wyższy poziom, tym więcej tych obrażeń będzie zadawać, aż do 25 obrażeń na sekundę. Z czego amunicja fosforowa jest bardzo skuteczna do niszczenia silników, ale mniej więcej jak czołg jest nieuszkodzony, no to 3 pociski fosforowe wystarczają, żeby ten silnik uległ uszkodzeniu, w zależności też jakiego mamy dowódcę, a jeśli silnik jest uszkodzony, no to mniej więcej po jednym, po dwóch pociskach można doprowadzić do zniszczenia tego silnika i podpalenia czołgu w najlepszym przypadku. Tak samo prawie każda artyleria w Armoredzie posiada karabin maszynowy, jedynie Centauro 155 nie posiada w ogóle karabinu maszynowego. I większość artylerii posiada karabin maszynowy 7,62 mm, który ma przebicie 18 mm i zadaje 8 obrażeń. A jedynie Paladin i PLZ-05 posiadają karabin maszynowy 12,7 mm, który ma przebicie 30 mm i zadaje również 8 obrażeń. Te karabiny maszynowe są przydatne w celu zlikwidowania sobie jakiejś przeszkody, zniszczenia kamer na specjalnych operacjach, albo też oczywiście zniszczenia konkretnych celów na misji. A więc teraz, moi drodzy, przejdziemy sobie do krótkiej analizy tych maszyn i od razu podkreślę, to jest moja opinia odnośnie tego, jak się gra daną maszyną. A więc zacznijmy, moi drodzy, od artylerii premiowych. Najpierw mamy dwie premiowe, a potem przejdziemy do 10 drzewkowych. I pierwszą artylerią jest Abbot, czwartopoziomowa artyleria premium, którą można kupić u dealera Zhangfenga za 1000 golda. Ta artyleria jest uzbrojona w działo 105 mm, magazynkowe, posiadające 3 pociski w magazynku. Czas przeładowania magazynka wynosi 19,20 sekundy, przeładowanie pocisku z magazynka do zamka zajmuje 3 sekundy, a rozrzut celownika wynosi 0,126 i czas celowania wynosi 4,25 sekundy. Amunicja w Abocie ma penetrację 35 mm, zadaje maksymalne obrażenia przy penetracji 630, przy częściowej penetracji zadaje 420 obrażeń, a przy braku penetracji zadaje 147 obrażeń. Dodatkowo mamy tutaj promień odłamków, który wynosi 3 metry i penetracja odłamkami wynosi 158 mm. A wytrzymałość Abbota wynosi 1500 punktów życia. I w większości jak grałem tą artylerią właśnie takie średnie obrażenia miałem 420, w lighty wchodziło za 620. I tym pojazdem grało mi się całkiem przyjemnie. Na początku pierwsze rozgrywki były troszeczkę trudne, bo musiałem, kurde, ogarnąć, jak tą artylerią, co najważniejsze, walczyć, jeśli chodzi o jej celność, ale po czasie zrobiło się to bardziej przyjemne, po prostu ten czas celowania troszeczkę tak irytuje. Trzeba mieć jakieś systemy wspomagania w postaci możliwe modyfikacji, czy też najważniejsze dowódcy, moim zdaniem, co jest dość obowiązkowe w praktycznie każdej artylerii, żeby tym pojazdem grało się bardzo przyjemnie, jeśli chodzi o samo celowanie, tak dalej. Mocy jak na te
poziomu jest całkiem dobra. Przede wszystkim możemy często napotkać pojazdy, które na czwórkach, czy piątkach, czy nawet szóstkach, jeśli nas tak rzuci wysoko, są po prostu wystarczająco silne, żeby sobie poradzić z wieloma pojazdami, więc tutaj ta artyleria nie ma aż tak super wielkiego znaczenia, ale były sytuacje, w których na tym poziomie czułem się troszeczkę zbędny, a były też takie, w których byłem bardzo wręcz potrzebny i prawie dałem szansę drużynie na wygraną. Druga artyleria to Abbot VE i jest to dosłownie ta sama artyleria co Abbot, z tą różnicą, że mam tutaj inną amunicję i to jest tak naprawdę jedyna różnica. W Abbocie zamiast pocisków odłamkowych mamy amunicję odkształcalną, inaczej też nazywane hesze. Jest to nowoczesna amunicja odłamkowa, z tą różnicą, że na innej zasadzie działa. Amunicja odłamkowa jak uderzy w konkretne miejsce, no to siła ładunku jest rozpraszana dookoła. W przypadku pocisku odkształcalnego jest to skoncentrowane na wprost. I w momencie, kiedy uderzy ten pocisk w pancerz, siła jest przenoszona na pancerz i od środka pancerz jest odrywany i rani załogę. Czyli można powiedzieć, że dzięki tej amunicji załoga jest raniona przez swój własny czołg, niżeli bardziej przez pocisk. I ta amunicja ma przebicie 210 mm i zadaje 420 obrażeń, ale w momencie penetracji jest bardziej skuteczna na lekko opancerzone pojazdy, niżeli na średnio opancerzone. Jest to ogólnie jedna z najgorszych amunicji, jaką mogą używać artylerie, ponieważ ona często trafia i się nie przebija, już o tym wspominałem wcześniej. Ta amunicja do artylerii jest po prostu tragiczna, nie ma w ogóle żadnego splasha. Jeśli trafimy obok, nic nie zrobimy, może łatwo zrykoszetować od czołgu. Musimy zawsze mieć okazję, w której przebijemy wrogi pojazd, inaczej tak naprawdę nic to nie zrobi. Ale ze względu na to, że to jest poziom czwarty, to tutaj te pociski odkształcalne mają jeszcze szansę tak się przebijać przez MBT-ki na tym poziomie, niżeli już tak od poziomu piątego czy szóstego już jest dużo ciężej. Ale i tak ta amunicja potrafi często się odbić i możemy oddać 3 strzały i te 3 pociski się po prostu odbiją. I moim zdaniem Abbot VE przez tę amunicję jest najgorszą artylerią w Armored Warfare, jaka w ogóle jest, ponieważ zadanie nim jakichkolwiek obrażeń to jest tak naprawdę sztuka. A więc moi drodzy, przechodzimy do naszej trzeciej artylerii, która jest aktualnie na trzecim poziomie i jest to pierwsza artyleria, jaką można zdobyć w drzewku. M108, które jest uzbrojone w działo 105 mm, które przeładowuje w 8,28 sekundy, rozrzut 105 wynosi 0,153, a czas celowania 105 wynosi 5,1 sekundy. M108 miota pociskami o penetracji 35 mm i w przypadku penetracji zadamy 600 obrażeń, w przypadku częściowej penetracji zadamy 400, natomiast w przypadku braku penetracji zadamy 140 obrażeń. Pole rażenia odłamkami wynosi 3 metry, a penetracja odłamkami wynosi 158 mm. Natomiast wytrzymałość M108 wynosi 1350 punktów życia. A więc moi drodzy, jak mamy z tym pojazdem zaczynać naszą przygodę, jeśli chodzi o artylerię, no to powiem wam, że to jest jedno z najgorszych dział samobieżnych. Jest troszeczkę lepsze od Abbota VE, bo tamten wali heszami. Ale ogólnie jest bardzo kiepskie to działo, ponieważ no, jak widać, celność jest kiepska. Czas celowania jest dość długi jak na 105. Przede wszystkim to jest pierwsza artyleria, z którą mamy styczność, więc troszeczkę powinna być jakaś no celniejsza, ale niestety za bardzo nie jest. Też jej moc jest tutaj słaba i średnie obrażenia, jakie zadawałem, to było to 400. Nawet w lekkie czołgi ledwo szło zadać te 400, 600 nawet nie zadawałem prawie. W większości zadawałem nawet poniżej 400. No po prostu nie ma przyjemności strzelania z tego działa. Dlatego jeśli zaczynacie z tą artylerią i macie wolne expy, lepiej sobie przeskoczyć te działo i przejść do następnych, bo to nie jest przyjemne do grania, naprawdę. Czwarty pojazd, moi drodzy, to jest Goździk 2S1 i jest to jeden z dwóch pojazdów, który możemy wybrać idąc właśnie z M108. I Goździk znajduje się na czwartym poziomie, jest uzbrojony w działo 122 mm, które ładuje w 9,5 sekundy, rozrzut 122 wynosi 0,135, natomiast czas celowania wynosi 3,83 sekundy. Miotamy pociskami o penetracji 40 mm, które w przypadku penetracji zadają 713 obrażeń, w przypadku częściowej penetracji zadamy 475 obrażeń, natomiast w przypadku braku penetracji zadamy 167 obrażeń. Promień rażenia odłamkami wynosi 3 metry, a penetracja odłamkami wynosi 183 mm. Natomiast wytrzymałość goździka wynosi 1500 punktów życia.
A więc porównując goździka do poprzedników, to goździk jest dużo lepszy od M108, ponieważ szybciej celuje, ma mniejsze pole rozrzutu, natomiast dłużej ładuje, a także posiada minimalnie lepszą penetrację, zadaje minimalnie więcej obrażeń, ale właśnie ten czas ładowania tak naprawdę wydłuża ten cały proces i wychodzi praktycznie na to samo. Jedyna zaleta, że tutaj mamy troszeczkę więcej zadawanych obrażeń i większą penetrację, więc w porównaniu do M108 to jest taki minimalny skok techniczny, bo dalej tyle samo czekamy. Tym razem w przypadku ładowania, poprzednio czekaliśmy w przypadku celowania, jeśli chodzi o strzelenie z artylerii. I moim zdaniem goździk jest niestety trochę gorszy niż Abbot, bo Abbot właśnie ma tę przewagę, że posiada magazynek i dzięki temu magazynkowi zadaje więcej obrażeń w krótszym czasie. Ale wiadomo, na razie to jest druga artyleria, więc dużego szału technicznego tutaj jeszcze nie ma. Przechodzimy, moi drodzy, do piątej artylerii, którą jest M109, która właśnie znajduje się na piątym poziomie. I to jest druga artyleria, którą możemy sobie wybrać właśnie z M108. Jest ona uzbrojona w działo 155 mm, które jest ładowane w 10 sekund. Rozrzut tego działa wynosi 0,189, a czas celowania wynosi 5,53 sekundy. W M109 miotamy pociskami o penetracji 52 mm. W przypadku penetracji zadamy 930 obrażeń, w przypadku częściowej penetracji zadamy 620 obrażeń, natomiast w przypadku braku penetracji zadamy 217 obrażeń. Pole rażenia odłamkami 155 wynosi 6 metrów, a penetracja odłamkami wynosi 232 mm. Natomiast wytrzymałość M109 wynosi 1780 punktów życia. A więc jak widać, czas ładowania, a także rozrzut 155 w M109 jest gorszy niżeli w poprzednich maszynach, ale to dlatego, że kaliber jest tutaj większy. Natomiast sam w sobie damage, penetracja, a także czas celowania jest tutaj już troszeczkę lepszy. Można powiedzieć, że goździk jedynie troszeczkę szybciej od nas celuje, ale tak czy inaczej, potęga tej 155 jest naprawdę odczuwalna. Tutaj już na tej M109 spokojnie możecie odczuć, że to działo już jest takim działem artyleryjskim. Zadajecie często duże obrażenia, nawet jeśli nie traficie w pojazd, tylko traficie obok, też macie dużą szansę na zadanie obrażeń odłamkami. Przede wszystkim, kiedy pole rażenia jest tutaj większe i obrażenia są większe. Średnio tą artylerią tak zadawałem między 800 a 700 obrażeń, to zależało do czego się celowało. Wiadomo, w MBT-ki od frontu zawsze zadawało się dużo mniej. Niestety na bliski dystans ta artyleria ma bardzo kiepsko, ponieważ no właśnie rozrzut tego działa jest ogromny. Ale jak już traficie w pojazd, to robicie dużo więcej i dużą sieczkę przede wszystkim. Na daleko ta celność jest tak mniej odczuwalna, niżeli na blisko, bo na blisko to nie mamy za bardzo czasu, by przycelować akurat. Moim zdaniem M109 już jest taką dobrą artylerią, do której warto dokupić modyfikacje odpowiadające za czas ładowania, a także za czas celowania i przede wszystkim sam promień rozrzutu. Szóstą artylerią, moi drodzy, jest 2S3 Akacja 6 poziomu, którą możemy zdobyć idąc właśnie z goździka. I Akacja również jest uzbrojona w ciężkie działo, w tym przypadku 152 mm, magazynkowe mieszczące 3 pociski. I czas przeładowania tego magazynka wynosi 20 sekund. Czas przeładowania pocisku z magazynka do zamka wynosi 3 sekundy. Rozrzut 152 wynosi 0,184, natomiast czas celowania wynosi 5,85 sekundy. Akacja miota pociskami o penetracji 50 mm, które w przypadku penetracji zadają 1140 obrażeń. W przypadku częściowej penetracji zadamy 760 obrażeń, natomiast w przypadku braku penetracji zadamy 266 obrażeń. Promień rażenia odłamkami wynosi 6 metrów, a penetracja odłamków wynosi 228 mm. A wytrzymałość samej Akacji wynosi 2215 punktów życia. Powiem, moi drodzy, że Akacja jest drugą bardzo przyjemną artylerią, również jak M109, z tą właśnie różnicą, że tutaj mamy magazynek i mamy takie różnice, że zadajemy dużo więcej obrażeń, przede wszystkim jesteśmy artylerią wyższego poziomu, mamy o 2 mm gorszą penetrację, mamy troszeczkę lepszy rozrzut pocisku, ale zarazem trochę dłużej celujemy i właśnie tutaj jest to bardziej minusowe niżeli w M109, bo w M109 zanim załadujemy, to już będziemy mieli wycelowane, a tutaj mamy magazynek i jak magazynek przeładowuje 3 sekundy, a czas celowania wynosi dużo więcej, no to już do tej artylerii obowiązkowy będzie dowódca i modyfikacja, żeby celność była idealna, ale ta artyleria jest bardzo przyjemna dzięki swojemu magazynkowi i tej 152. Możemy szybko strzelać konkretny cel, zadać mu duże obrażenia. Przede wszystkim, jak widać, jego pociski zadają dużo większe obrażenia niżeli pociski z M109. I jest to moim zdaniem jedna z najbardziej przyjemnych artylerii, którą się właśnie tutaj spotyka. Przyjemniejsza nawet niżeli M109.
Siódma artyleria to jest PLZ-89, który znajduje się na poziomie 7 i można do niej pójść właśnie idąc przez akację. I ta artyleria jest uzbrojona w działo 122 mm, również magazynkowe, mieszczące 3 pociski. Czas przeładowania magazynku wynosi 18 sekund, czas przeładowania pocisku z magazynka do zamka wynosi 3 sekundy. Rozrzut 122 wynosi 0,180 na pocisku odłamkowym, 0,150 na pocisku odkształcalnym i czas celowania wynosi 4,42 sekundy. I w przypadku tej artylerii miotamy pociskami o penetracji 40 mm i w przypadku penetracji zadamy 1155 obrażeń, w przypadku częściowej penetracji zadamy 770 obrażeń, w przypadku braku penetracji zadamy 270 obrażeń, a promień rażenia odłamkami wynosi 6 metrów, penetracja odłamkami wynosi 228 mm. Dodatkowo mamy tutaj właśnie pociski odkształcalne, których penetracja wynosi 360 mm i kiedy przebijemy pancerz zadamy 560 obrażeń. A sama wytrzymałość PLZ-y wynosi 2405 punktów życia. A więc w przypadku PLZ-y zyskujemy na tym, że promień rozrzutu pocisku jest dużo mniejszy, czas celowania jest również mniejszy, a co najważniejsze, mamy tutaj skrócony czas ładowania o 2 sekundy, co jest dużą przewagą w porównaniu do akacji, ale tracimy aż 10 mm na przebiciu i jest to odczuwalne, kiedy strzelamy do MBT-ków i w przypadku strzelania właśnie do MBT-ków tak średnio zadajemy 300-400 obrażeń, natomiast do czołgów lekkich zadajemy te średnio 600-700 obrażeń. Przede wszystkim też zyskujemy 10 obrażeń na pocisku, więc minimalny to przeskok jest. PLZ-ta jest bardzo tu również podobna do akacji, jest tylko minimalnie mniejsza, co też daje jej dużą przewagę, ale amunicja odkształcalna u niej jest całkowicie bezużyteczna, jak mówiłem wcześniej w materiale, ta amunicja nie nadaje się do artylerii, a co najważniejsze, na tym 7 poziomie już całkowicie z niej zrezygnujcie, bo z tego nie da się w ogóle cokolwiek zrobić. Natomiast sama artyleria jest trochę lepsza, tylko ta moc pocisku jest niestety też zmniejszona już tak super nie łupie, bo wcześniej mogliśmy zadać do 1000, a nawet jeszcze więcej obrażeń i to nawet MBT-kom. Tutaj to będziemy tak zadawać do 700-800 MBT-kom, a lekkim jednostkom to zadamy tak do 1000, a nawet więcej, bo wiadomo, to są lekko pancerzone pojazdy. Niestety ta penetracja ma dość duże znaczenie, ale sama artyleria w sobie na 7 poziomie jest całkiem przyjemna. Ósmą, moi drodzy, artylerią jest Palmaria, znajdująca się na 7 poziomie. I do Palmarii możemy dojść właśnie z M109, która jest na 5 poziomie. I w Palmarii mamy działo 155 mm, ładowane w 11 sekund, które ma rozrzut 0,144 i czas celowania wynosi 4,68 sekundy. Penetracja 155 wynosi 52 mm, zadawane obrażenia wynoszą 1185 w przebiciu. W przypadku częściowego przebicia zadamy 790 obrażeń, a natomiast w przypadku braku penetracji zadamy 277 obrażeń. Pole rażenia odłamkami wynosi 6 metrów, a penetracja odłamkami wynosi 155 mm. Natomiast sama wytrzymałość Palmarii to jest 2525 punktów życia. A więc Palmarię byłoby najlepiej porównać z PLZ-tą, ponieważ znajdują się na tym samym poziomie. I różnica jest taka, że w Palmarii zadajemy więcej obrażeń, mamy większą penetrację, mamy lepszy celownik, celujemy minimalnie dłużej, ale strzelamy również rzadziej, ponieważ PLZ-ta ma magazynek i ona jest w stanie wystrzelić mniej więcej 2 pociski, zanim my przeładujemy nawet drugi. I jest to właśnie widoczne, że tutaj zadajemy dużo mniej obrażeń, co też najważniejsze, ta maszyna już jest gigantyczna, ale mamy tutaj niewiele większą wytrzymałość. Ja jakoś za Palmarią nie przepadam, nie jest to dla mnie dobra artyleria niestety. Pamiętam, że kiedyś miała magazynek, to była minimalnie lepsza, ale jak mam ją porównywać do artylerii tych wcześniejszych na poziomie 5, 6, 7, tam artyleria była dużo lepsza, dużo lepiej się nią grało i było czuć przede wszystkim w niej większą możliwość zadawania obrażeń, niżeli tutaj, bo fakt, mamy tutaj zadawane duże obrażenia, jeśli chodzi o sam strzał, mamy dużą penetrację, ale jest jeden największy minus, a mianowicie penetracja odłamkami, ponieważ wynosi 155 mm, a na M109, która jest na 5 poziomie, penetracja odłamkami wynosi 232 mm, więc to jest gigantyczna strata. Nawet PLZ-89, która jest na 7 poziomie, jej penetracja odłamkami wynosi 228 mm, więc dla mnie Palmaria nie jest zbyt dobrą artylerią. Ja bardziej polecam wam PLZ-tę niżeli Palmarię. Przechodzimy, moi drodzy, do dziewiątej artylerii, którą jest M109A6 Paladin.
jest to artyleria na 8 poziomie, którą możemy zdobyć albo z Palmary, albo z PLZ-y, zależy którą linię sobie wybierzemy. Dojdziemy tak czy inaczej do tej jednej artylerii. I Paladin jest uzbrojony w działo 155 mm, które ładuje w 11 sekund, posiada rozrzut 0,153 i co najważniejsze, czas celowania tutaj wynosi 5,53 sekundy. Miotane pociski tutaj mają penetrację 52 mm, zadają 1208 obrażeń w przypadku penetracji. Kiedy mamy penetrację częściową, zadamy 805 obrażeń, natomiast w przypadku braku penetracji zadamy 282 obrażenia. Promień rażenia odłamkami wynosi 6 metrów, a penetracja odłamkami wynosi 235 mm. A natomiast sama maszyna posiada 2250 punktów wytrzymałości. A więc moi drodzy, na pierwszy rzut oka można zobaczyć, że Paladin jest bardzo podobny do Palmarii, ale zadaje oczywiście więcej obrażeń i co najważniejsze, ma większą penetrację odłamkami. I to jest przewaga, dzięki której jesteśmy w stanie zadać mniej więcej o 300 obrażeń na minutę więcej. Przede wszystkim jak sobie jeszcze zamontujemy moduł na czas ładowania, no to będziemy zadawać tych obrażeń jeszcze więcej. I właśnie w przypadku Paladina gameplay jest bardzo podobny jak do Palmarii, ponieważ są dość technicznie zbliżone te pojazdy w Armoredzie, z tą właśnie różnicą, że Paladin no troszeczkę szybciej jest w stanie załadować i też rozrzut ma minimalnie gorszy, ale tak czy inaczej odczucie gameplayu będzie dość podobne, z tą różnicą, że tutaj będziemy zadawać więcej obrażeń, a także kiedy nie trafimy w pojazd, a trafimy obok niego, zadamy mu przede wszystkim więcej obrażeń, niżeli w Palmarii. Aktualnie Paladin jest taką średnią artylerią, średnio mi się nią grało, ale trzeba te przez tę artylerię przejść, aby dostać się do dwóch dużo lepszych i przyjemniejszych artylerii. A więc moi drodzy, przechodzimy do 10 artylerii, którą jest PLZ-05, znajdująca się na 9 poziomie. I z Paladina możemy sobie wybrać właśnie jedną z tych dwóch artylerii, albo jeszcze wybrać czołg lekki, czy też MBTK. I PLZ jest akurat dość interesującą artylerią, ponieważ posiada dwa działa do wyboru. I pierwsze działo to jest 155 mm magazynkowe mieszczące 4 pociski, jest to oczywiście działo podstawowe. Czas przeładowania magazynka wynosi 28 sekund, natomiast czas przeładowania pocisku z magazynka do działa trwa 0,5 sekundy. Rozrzut tej 155 wynosi 0,198, a czas celowania wynosi 11,5 sekundy. Drugie natomiast działo również jest 155 mm, tym razem jednostrzałowe, jest ono ładowane w 10 sekund, rozrzut tej armaty wynosi 0,090, a czas celowania wynosi 3,4 sekundy. Z pierwszego działa ta artyleria miota pociskami o penetracji 52 mm i w przypadku penetracji zadają 1208 obrażeń, w przypadku częściowej penetracji zadają 805 obrażeń, natomiast w przypadku braku penetracji zadają 282 obrażenia. Promień odłamków wynosi 6 metrów, a penetracja odłamkami wynosi 238 mm. W przypadku drugiego działa penetracja wynosi 55 mm i w przypadku penetracji zadamy 1298 obrażeń, w przypadku częściowej penetracji zadamy 865 obrażeń, natomiast w przypadku braku penetracji zadamy 303 obrażenia. Promień odłamków wynosi 6 metrów, a penetracja odłamkami wynosi 238 mm. Natomiast sama wytrzymałość artylerii wynosi 2675 punktów życia. I moi drodzy, jak widzicie, ta artyleria posiada dwa działa, a zarazem dwa style rozgrywki. Pierwsze działo jest magazynkowe, bardzo szybko strzelne, z gigantycznym rozrzutem, ale wyjedziemy, oddamy te cztery strzały i spokojnie możemy się schować. Jest to gigantyczna przewaga tej artylerii, jeśli chodzi o takie zastosowanie. Dzięki tej armacie można ją wykorzystać właśnie w specjalnych operacjach, albo też w innych starciach, albo po prostu jak już nam się nie chce strzelać z daleka, bierzemy tę armatę, wyjeżdżamy na wroga, oddamy cztery strzały i się chowamy. Natomiast druga armata jest już dużo celniejsza, jest jedną z najcelniejszych armat, jakie właśnie są w artyleriach. Praktycznie zawsze będziemy mieć celownik od razu wycelowany w pojazd wroga, nawet jak od razu obrócimy wieżę. Czas ładowania jest taki przeciętny, 10-sekundowy, ale można to zawsze sobie przyspieszyć dowódcą lub modyfikacjami. Tak czy inaczej, celność tej artylerii jest ogromna. Przewaga wyjazdu i wystrzelania też jest ogromna i to są dwie największe zalety tej artylerii. I powiem tak, jest to moja ulubiona artyleria, jest jedną z najlepszych artylerii, możliwe nawet, że jest dosłownie najlepszą artylerią, jaka znajduje się w Armoredzie. Ale to już jest dokładniej kwestia gustu, kto jaki pojazd aktualnie bardziej preferuje. I bardzo wam polecam PLZ, bo dzięki tym dwóm działom możecie sobie wybrać styl rozgrywki, niżeli jak w poprzednich artyleriach bardziej się dostosować do tego stylu rozgrywki.
Przechodzimy, moi drodzy, do 11 artylerii. 11 artylerią jest Panzerhaubice 2000, artyleria 9 poziomu i zarazem nasza przedostatnia artyleria w dzisiejszym materiale. I Panzerhaubice jest uzbrojony w działo 155 mm, posiadające magazynek, który jest ładowany w 22 sekundy, natomiast pocisk ładowany z magazynka do działa jest ładowany w 2,5 sekundy. Rozrzut tej armaty wynosi 0,135, natomiast czas celowania wynosi 4 sekundy i 25 setnych. Panzerhaubice miota pociskami o penetracji 51 mm, w przypadku penetracji zadamy 1253 obrażenia, w przypadku penetracji częściowej zadamy 865 obrażeń, a jak nic nie przebijemy, to zadamy 293 obrażenia. Promień odłamkami wynosi 6 metrów, a penetracja tymi odłamkami wynosi 238 mm. A sama wytrzymałość Panzerhaubice wynosi 2675 punktów życia. A więc jak widać, Panzerhaubice jest to minimalnie lepsza PLZ w wersji magazynkowej, strzelająca dużo celniej, zadająca dużo więcej obrażeń w porównaniu do PLZ-y, ale PLZ-a już na drugim dziale jest dużo lepsza od Panzerhaubicy, więc jak ktoś poszukuje artylerii, która ma magazynek i zadaje w miarę dużo obrażeń i ma dobrą celność, no to akurat Panzerhaubica jest dobrym wyborem w porównaniu do PLZ-y, której magazynek bardziej służy do tego, by łupnąć wszystkie cztery pociski naraz. Dodatkowo wspomnę, że ta artyleria jest strasznie mobilna, bo aktualnie większość artylerii nie ma znaczenia u nich mobilność, ale Panzerhaubica jest naprawdę mobilny, jak na taką dużą jednostkę. Przede wszystkim później, że artyleria jest jeszcze mobilniejsza, ale to już później. I ta artyleria jest naprawdę przyjemna w rozgrywce, jeśli korzystamy z tego magazynka i strzelamy na daleko, ale na bliższy dystans to akurat PLZ-a ze swoim magazynkiem będzie dużo lepsza. To jest kwestia gustu, kto jaką artylerię woli, czy Panzerhaubice, czy PLZ-te. Obie artylerie mają swoje plusy i obie są całkiem porządne. A więc czas, moi drodzy, na ostatnią artylerię, czyli B1 Centauro 155, artyleria 10 poziomu, którą możemy zdobyć z dowolnego pojazdu 9 poziomu. Jak sama nazwa mówi, Centauro jest uzbrojony w armatę 155 mm, która ładuje w 9 sekund, rozrzut 155 wynosi 0,135, a czas celowania wynosi 5,95 sekundy. Penetracja 155 wynosi 55 mm, kiedy przebijemy pancerz zadamy 1298 obrażeń, w przypadku częściowej penetracji zadamy 865 obrażeń, w przypadku braku penetracji zadamy 303 obrażenia, promień odłamków wynosi 6 metrów, penetracja samymi odłamkami wynosi 238 mm, a wytrzymałość tej artylerii wynosi 2300 punktów życia. A więc jak wspominałem przy Panzerhaubice, Centauro jest najszybszą artylerią, ponieważ znajduje się na podwoziu ośmiokołowca B1 Centaura, niszczyciela za dokładniej, i jest przez to najmobilniejszą artylerią, ale niestety też jest taką troszeczkę uboższą artylerią, ponieważ nie posiada karabinu maszynowego, a także ma bardzo ograniczony kąt obrotu wieży, przez co w większości musimy wychylać się bokiem, czy też po prostu stać przodem, przez co utrudnia nam to różne kombinowanie. Natomiast ta artyleria jest najbardziej szybkostrzelną artylerią ze wszystkich, ale odnośnie celności to już kwestia dyskusyjna i gustu. Ta artyleria ma przewagę jedynie szybkostrzelności i która z tych artylerii 9-10 poziomu jest najlepsza, to już kwestia gustu i dyskusji, ponieważ moim zdaniem wszystkie trzy znajdują się na topce, ponieważ każda troszeczkę inaczej działa. Jeszcze taka, moi drodzy, mała ciekawostka, ponieważ w Armoredzie ma się pojawić artyleria premium 9 poziomu, dostępna z bitewnej drogi. Jest to M100S, radziecka artyleria, uzbrojona w działo 152 mm, i zobaczymy, jak ta artyleria będzie się sprawować. Ogólnie schemat będzie raczej rozgrywki taki sam i podejrzewam, że ta artyleria może również konkurować z tymi trzema topowymi artyleriami w Armoredzie lub być nawet od niektórych lepsza. A więc, moi drodzy, mam nadzieję, że taki materiał wam się podobał i pomógł wam dowiedzieć się wielu informacji odnośnie artylerii oraz mojej opinii odnośnie tych maszyn. Zostawcie koniecznie łapkę w górę, was to nic nie kosztuje, a bardzo pomaga w rozwoju kanału. Zasubskrybujcie ten kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie, nie zapomnijcie o dzwoneczku, komentarze należą oczywiście do was. I do zobaczenia, moi drodzy, w następnych odcinkach i trzymajcie się, na razie.